Caroline, niezwykle miło Cię widzieć dzień po dniu. Jak się dziś czujesz? Wspaniale, dzisiaj jestem wypoczęta. Nie spałam pod mostem jak nasz Karolek, ale w hotelu. Moja droga, ile ta stylizacja dziś kosztowała? Aj, klasyczne pytanie, kochani. Przygotowałam się dzisiaj lepiej. Świetnie. I już nie jest biednie, że parę dziesiąt tysięcy złotych, ale jest dużo, dużo więcej, ponad 100 tysięcy. 100 tysięcy złotych, także jeżeli chodzi o moje nowe baby, specjalnie na tą okazję, kochani, poszłam po special order do Valentino. 20 tysięcy złotych. Okej, a sukienka? Bo bardzo ładna, podoba mi się. Następnie mamy szpilki low bottom oczywiście, jak na gwiazdę z Miami przystało. A sukienka to jest jakieś 60 tysięcy na specjalne zamówienie. Inspirowane Kendall Jenner. Tak jak wiemy, Kendall postawiła mi szota i zobaczyłam, że po prostu moje klasyczne życie w Miami podoba się w Polsce, więc dlaczego nie mam być polską Kendall Jenner? Idealnie tak możemy Cię nazywać, czyli samopoczucie Twoje jest ekstra, pięknie wyglądasz, super makijaż, piękne włosy, jest dobrze. Caroline, jaki Ty masz status w Miami? Status modelki celebrytki, ale mam ochotę na więcej. Rozumiem, a jak ludzie na ulicy Cię traktują w Miami? Wiesz co, większość akurat ludzi w Miami mnie zna, ponieważ stosunkowo Miami nie jest takie duże, jak nam się wydaje. Jeżeli zasłyniesz w Miami, masz drogę otwartą na cały świat. A czym udało Ci się zabłysnąć tam? Jaki masz talent, że ludzie Cię docenili i zauważyli? Nie mam talentu. No to jak to się udało? No po prostu nie mam talentu, jestem ładna i mam pieniądze. A, okej, i to wystarczy? Tak. O, czyli talent nie jest najważniejszy, bo często tłucze się dzieciom do głowy, że talent, ciężka praca, nie, tutaj uroda nie. I kasa. Tak, zobacz, ile mamy utalentowanych ludzi nawet w Polsce i nikt o nich nie słyszy. Dlaczego? Mają talent, a nie są znani. Po prostu uroda i kasa. Piękna wypowiedź. Moim zdaniem będzie wiralowa. Wiele osób zastanawia się, dlaczego nie masz kontaktu ze swoją mamą. No bo próbowała ukraść mi miliardera. Jak to wyglądało? Dzwoniła do niego non-stop. Musiał ją zablokować. No i czego od niego chciała, jak dzwoniła do niego? Jego i pieniędzy. A jak ty to odkryłaś? On ci to powiedział, czy ty sama to wyczaiłaś? Wiesz co, dla nas to jest po prostu tak śmieszne i żałosne, że po prostu no comment. Dobra, a będziesz chciała mieć z nią ponownie kontakt? Brakuje ci kontaktu z mamą, czy jest ci to obojętne? Next question, please. A z resztą rodziny masz kontakt? Właśnie tak jak mówiłam chyba wczoraj, reszta rodziny cały czas chce ode mnie drogie prezenty, a ja po prostu chcę się teraz skupić na sobie. Jak wrócę do Miami, skupiam się na prezencie dla mojego narzeczonego i też jednym prezencie związanym z medycyną estetyczną dla siebie, ale o tym niedługo się dowiecie, co planuję zmienić w sobie. A jak ty się czujesz jako taka skarbonka dla rodziny? Bo traktują cię właśnie jak skarbonkę. Właśnie chcą mnie traktować jak skarbonkę, ale ja się nie daję. Ja nie jestem skarbonką dla nikogo. No i jakie wiadomości do ciebie wysyłają? O co cię proszą? Jakie konkretne prezenty chcą od ciebie? O, widziałam cię jak byłaś mała, przewijałam cię, proszę, proszę wyślij mi przelew. Czyli ty nie jesteś skoro do wysyłania kasy? Wiesz co, jestem hojna, ale nie lubię jak ktoś mnie chce wykorzystać. Czyli w jakich sytuacjach jesteś hojna? Klasycznie, aukcje charytatywne, pomoc psom, dzieciom. W Miami współpracuję z wieloma fundacjami, na przykład Lighthouse Także nie będę tutaj reklamować, chciałam już powiedzieć nazwę. Nie ma to kompletnie znaczenia, popieram działania charytatywne, ale na ten moment po prostu skupiam się na sobie. Wiele osób zastanawia się, jak udało ci się osiągnąć sukces finansowy. Przede wszystkim wstrzeliłam się w idealny moment w Miami, gdzie było bardzo dużo latynoskich modelek, a ja byłam jedyną blondynką. Tak jak mówiłam, otworzyłam też 20 pokazów mody, ale też taka motywacja, kiedy widziałam zarobki mojego partnera miliardera, motywowały mnie codziennie. Na początku, kiedy nasz związek był trochę toksyczny, wynikało to z tego, że byłam niezaradnym dzieckiem. Dlatego starałam się mu dorównać i udało się. Mnie bardzo zastanawia, czy dostajesz kieszonkowe od swojego partnera. Nie, kompletnie nie. U nas jest tak, że jak chcemy sobie sprawić jakiś prezent, to robimy to jako niespodzianka. Czyli nie macie dostępu do swoich kont. Każdy żyje niezależnie. Jak to rozumieć? Totalnie nie, ze względu na to, że
on też jest żywicielem wielu ludzi, jeżeli chodzi o charytatywność, też rodzina i tak dalej, więc ja nawet nie mam prawa wiedzieć, ile on wydaje na innych ludzi. A jak wy się poznaliście w ogóle? Poznaliśmy się w Warszawie, także tak jak już mówiłam wcześniej, ale chyba wam nie, powiedział, że jestem gruba, zobaczył mnie po pokazie mody na backstage'u, bardzo się tym przejęłam, rozpłakałam, wróciłam sama z koleżanką do hotelu modelką, kupiłyśmy pizzę, stwierdziliśmy, że faceci to dupki i że po prostu nigdy nie chcę spotkać takiego człowieka na mojej drodze, ale niestety, bum, telefon 3 tygodnie później i związek. Ale przeprosił cię, czy w jakim celu zadzwonił? Kupił mi prezent. Jaki? Akurat, kurczę, nie pamiętam, tyle tych prezentów jest, codziennie jakieś rzeczy, ale teraz staram się ja być tym miliarderem w związku. Wiele osób zastanawia się, czy twój partner daje radę w łóżku, bo jest starszy od ciebie o 35 lat. I właśnie chcę wyjaśnić, że starsi faceci są najlepsi, ponieważ są najbardziej doświadczeni. Młodzi totalnie... Z tego, co mi koleżanki mówiły, iż mój partner jest moim pierwszym, tak, byłam dziewicą. Także obecny mój narzeczony jest moim pierwszym mężczyzną, ale mam bardzo dużo koleżanek i rozwiązłych, i nierozwiązłych, także mają ogromne doświadczenie i szukają takiego partnera jak ja, także stawiamy na starszych. Czyli rozumiem, że straciłaś z nim dziewictwo. Tak. Jaki to był moment dla ciebie? Wiesz co, taki trochę przełomowy, ekscytujący też... Dosłownie nie wiedziałam, co mam zrobić. Nie wiedziałam, co mam zrobić. A coś więcej? Nie, no w sumie myślę, że taki pierwszy raz u każdej kobiety na świecie jest dziwny i nie ma tych fajerwerków. No właśnie, mówi się, że pierwszy raz jest zawsze najgorszy. Źle to wspominasz? Jak wspominasz ten pierwszy raz? Nie wspominam tego źle, tylko na przestrzeni czasu, kiedy już jesteśmy kompatybilni, uważam, że od czegoś trzeba zacząć. A co sądzisz o otwartych związkach? Bo podobno w Miami tam jest dużo takich sytuacji. Oj. Wiesz co, u mnie w domu akurat jest specjalna patelnia, że jak ja się dowiem, że mój partner mnie zdradza, to ja z moją różową patelnią go dorwę. Czyli nie zgadzasz się totalnie na to? Nie, jeszcze muszę kryształki Swarovskiego dorobić na tą patelnię, żeby błyszczały z daleka, żeby każdy widział, że mój partner nigdy nie może mnie zdradzić. A jeżeli mnie zdradzi, to będzie koniec. Jesteś piękna, bogata. Jak odczuwasz zazdrość ludzi? Wiesz co, totalnie się tym nie przejmuję, robię swoje, nakładam obcisłe sukienki, że nie mogę w tym oddychać. Mówię szczerze, tak jak jest. I jestem po prostu sobą, nikogo nie udaję. Dla ludzi to jest dziwne, budzę kontrowersje, ale dlaczego ja mam udawać kogoś, kim nie jestem? Wiele ludzi mi to zarzuca, ale dla mnie to jest niezrozumiałe. Wiele osób nie wierzy w to, co ty mówisz i uważa cię za eksperyment społeczny. Czy mogłabyś to skomentować? Właśnie dlatego show biznes polski tak szybko i miło mnie przyjął, można powiedzieć, bo jestem czymś świeżym, czymś nowym. Tak, wychowałam się w Polsce, ale udało mi się za granicą i dzięki temu zrobiłam coś, czego jeszcze żadna Polka nie zrobiła. W krótkim okresie czasu nie dość, że zarobiłam pieniądze, o których większość Polaków marzy, to jeszcze mam konkretną karierę za oceanem, dzięki czemu mogę być sławna, celebrity, gdziekolwiek zechcę. Czyli to jest tak, że wszystko, co mówisz, jest na serio? Tak, to nie jest żaden eksperyment społeczny, moi drodzy. Okej, no to chyba mi wszystko wystarczy. Dziękuję ci bardzo. No i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia, bo jesteś po prostu skarbnicą cytatów i śmiesznych filmików. Dzięki. Cześć.